Puk, puk, puk. No proszę, coś takiego. Jak powiedzieć? No, no, no. Albo puk, puk. Zapraszam serdecznie. Jak powiedzieć na przykład do kogoś? No raz, raz, pospiesz się. Albo no pięknie, pięknie. Dzisiaj zajmiemy się właśnie takimi wyrażeniami, ale nim do tego przejdę, zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału, do komentowania i polubienia, a także do odwiedzenia mojej strony internetowej www.pozytywnaakademiajęzykowa.pl. Możesz tam uzyskać dostęp do darmowych materiałów, a to wszystko po zapisaniu się do newslettera, więc serdecznie zapraszam. Tematem dzisiejszej lekcji będą powtarzające się słowa, takie powtórzone słowa, bo na przykład puk-puk to większość osób wie, nawet oglądając angielskie bajki, że to będzie knock-knock. O pół na pół chyba słyszał każdy, bo nawet w języku polskim funkcjonuje takie wyrażenie 50-50, czyli pół na pół. Czyli jeżeli coś na przykład coś średnio lubimy, średnio nam się podoba, mówimy 50-50, czyli pół na pół. A jeśli coś nam się podoba, tak sobie. Jak to powiedzieć? So-so. Masz się dobrze? Are you okay today? So-so. Tak sobie. Do you like popcorn? So-so. Tak sobie. Pięknie. No pięknie. Czyli jak wyrazić dezaprobatę, gdy coś nam się nie podoba. Tat, tat. Tat. Bardzo podobnie brzmi do tat. Tat, tat. Gdy chcesz natomiast kogoś pocieszyć, na przykład ktoś płacze i Ty chcesz powiedzieć no dobrze, już dobrze. Jak to powiedzieć? There, there. There, there. I już masz. No już. No dobrze. Jeśli chcesz wyrazić zaskoczenie, mówiąc no, 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 albo no proszę, wystarczy, że powiesz trzy razy to samo słowo well, 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 no proszę. Jeśli na przykład oglądasz wiadomości z Parlamentu Brytyjskiego, na przykład na BBC, możesz usłyszeć tam takie wyrażenie hear, 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 hear. Dobrze mówi, posłuchajmy go, hear, hear, dobrze mówi. Racja. Hear, hear. Aj, aj. To wyrażenie spotkasz m.in. w filmach o tematyce takiej morskiej, marynistycznej, żeglarskiej. Znaczy mniej więcej tyle, co zgadza się. Racja. No i wyobraźmy sobie teraz sytuację z samego rana, gdy pośpieszamy kogoś, kto jest w domu, na przykład dzieci, i mówimy, no rachciach, raz, 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 pospiesz się. Wystarczy, że powiecie chop, 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 my darling. Raz, raz. Już, rachciach. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się podobał i że się przydał. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia następnym razem. See you!